Dobrze, to była rozgrzewka. A więc, panie i panowie, serdecznie witam i dobry wieczór. Nie. To nie jest dobry pomysł. Właśnie zaczęła się przygotowywać do zaśpiewania kołysanki. Naprawdę, nie rozumiem, dlaczego wbiła sobie do głowy, że w tym spektaklu będzie śpiewać. To zupełnie absurdalne, ponieważ ona nie ma słów. Nie, no to jest absurdalne. Nie umie śpiewać. Cała jej rodzina nie umie śpiewać. Ani wujkowie, ani ciocia, ani babcia, ani dziadkowie, ani siostry, ani bracia. Wszystkim stanął słoń na ucho. Jakkolwiek kochały śpiewać, ale zupełnie się tego nie da słuchać. Nie śpiewaj. Nie śpiewaj. Nie śpiewaj. Wszyscy wyjdą. Czy nie wolałabyś zatańczyć? Wolałabyś, prawda? Wolałabyś. Łabędzia, tak? Dobrze. A więc, panie i panowie. Panowie? Jej ulubiony taniec. Łabędzia.
Hardly, no, sir. Who are you? Said the caterpillar. Well, I hardly know, sir, just at present. At least I know who I was when I woke up this morning, but I think I must have changed several times since then. What do you mean by that, said the caterpillar? Explain yourself. I can't explain myself, I'm afraid, sir. Said Alice. Because I'm not myself, you see. I don't see, said the caterpillar. I'm afraid I can't put it more clearly, for I can't understand it myself to begin with, and being so many different sizes in a day is very confusing. It isn't, said the caterpillar. Well, perhaps your feelings may be different. All I know, it feels very queer to me. You, said the caterpillar, who are you? I think you ought to tell me who are you first. Why, said the caterpillar. Alice turned away. Come back! Keep your temper!